Witamy serdecznie, już minęła godzina 13, więc jesteśmy wszyscy, trochę nam to zajęło, ale się udało. Dziś premiera projektu i audycji zarazem Nie rób scen. Projekt Nie rób scen jest organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Serwis Kulturalny RP.pl oraz Radio Wnet. Jest to cykl rozmów z młodymi twórcami polskiego kina. Program poprowadzi się Aleksandra Różdżyńska z serwisu Pierwsze Ujęcie, a naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Szuchart, aktor. Dzień dobry. A z nami w studiu, bo jesteśmy tutaj w dużej grupie, Edyta Borkowska z serwisu kulturalnego RP. Dzień dobry. Antoni Trzmiel, producent. Monika Łazuch, nasz cichy wydawca facebookowy oraz Krzysztof Dąbrowski, realizator. Ja się nazywam Małgorzata Wróbel i przechodzimy do rozmowy. No więc zbieraliśmy pytania na portalu społecznościowym do Tomka. No i zacznijmy je zadawać, bo jest ich strasznie dużo. Nawet nie wiem, czy wszystkie zdążymy zadać. Więc pierwsze pytanie od Mirka. Co było dla ciebie najtrudniejsze w roli Fokusa? Czy tam były specjalnie jakieś jakby trudne rzeczy? Myślę, że całość była trudna jako projekt, jako realizacja. Chyba najtrudniej to było schudnąć 15 kilo, bo poza tym to już same rozmowy, samo jeżdżenie z chłopakami na backstage, samo poznawanie Śląska i nie wiem, pisanie własnych kawałków, bo to też się z tym wiązało poniekąd, w domu na Pradze, to jakoś... To była przyjemność raczej i towarzyszące przyjemności temu całemu projektowi, a może takie wyrzeczenie, że się raz nie zjadło czegoś, czasem się czegoś nie wypiło, to może to było najtrudniejsze. A jak się odchudzałeś, że powiem, zdrać na salacie? Nie, dostawałem 5 posiłków dziennie, rano przyjeżdżało, o siódmej kończyłem jeść i o siódmej zaczynałem, no i tam za dwa razy jakieś aeroby w ciągu tygodnia i się dało. No. Myślę, że to nie jest chyba aż takie też trudne. Wbrew temu, co jakby Stany Zjednoczone jakby opowiadają i aktorzy, którzy tam nie wiadomo jakie wyrzeczenia podejmują, żeby schudnąć do roli. Oczywiście do jakiegoś wyniszczającego mechanika to pewnie tam Bale musiał się trochę postarać, ale żeby tak normalnie po prostu wyglądać na trochę chudszego, to chyba nie jest aż takie trudne. Więc nie róbmy też jakiejś wielkiej sprawy wokół tego. Słuchaj, jak wyglądała twoja współpraca z Fokusem, pyta Renata Urbańczyk. No, droga Renato, no bardzo dobrze się układała ta współpraca z Fokusem. Nie, jakby było to cudowne, że jakby nas w ogóle chłopaki, bo tutaj trzeba powiedzieć, że nie tylko Fokus, ale i Rahim, i DJ Bambus, i Sot, i poniekąd brat Rahima, który akurat nie towarzyszył w Paktofonice, ale Minix też, który przebywał z nami, to przede wszystkim takie przyjęcie było bardzo kumpelskie i skoro tak się zaczęło, to też nie mogło być inaczej, jak tylko łatwiej jeszcze. Więc co tam Fokus opowiadał trochę o tamtych czasach. Nie lubi takich konkretnych pytań, bo chyba ciężko wracać do takich tematów, bo to pewnie nie jest łatwe dla chłopaków. Mnie też za bardzo te relacje nie interesowały. Bardziej interesują mnie w ogóle to, kim jest Fokus, kim jest Wojtek Alszer. I przedstawił się jakby z bardzo pozytywnej strony i to jest to super, no. Ale on był na planie, pokazywał ci tak, wiesz, jak zagrać daną scenę, czy to było już... Nie, myślę, że nie silili się na to, chłopaki nawet by tego nie chcieli, bo to jest trochę, ja nie wiem, to by pewnie blokowało, gdyby coś takiego było, że weź mnie zagraj tak, no. By zaufali, jak zobaczyli już, poznali nas, to nam całkowicie zaufali, oddali to, zaufali Leszkowi, zaufali nam, że damy radę. Oczywiście byliśmy wygooglowani, bo to Rahim też, pamiętam, że jak byłem w pierwszym backstage'u, kiedy byłem sam z chłopakami, to jeszcze nie znali Dawida Ogrodnika, nie wiedzieli. Marcina już chyba poznali gdzieś tam, ale Dawida Ogrodnika nie znali, no to Rahim pierwszy co to wyciągnął swojego smartfona i znalazł w Google'ach po prostu zdjęcie Dawida, a Dawid miał jedyne zdjęcie, które wtedy było w internecie, to było takie zdjęcie, gdzie miał fryzurę punkowca do jakiegoś filmu dawno, dawno, chyba jeszcze przed szkołą, który miał. No to mówił, on ma mnie grać, no to ja mówię, spokojnie, Orlando Bloom, on jest ten, da radę. No i jak już nam zaufali, to już poleciało. Także to, co nam powiedzieli, to nam powiedzieli, a później już na planie nie uczestniczyli. Też chyba tego nie chcieli oglądać, bo to przecież sceny z ich życia, to tak myślę, że to dziwna by była forma jakiejś psychoterapii. No. Ale mówią, że w wywiadach, że zamknęli jakiś rozdział dzięki temu filmowi. Znaczy, myślę, że na pewno zamknęli jakiś rozdział. Myślę, że bardzo chcieli zamknąć ten rozdział, ale czy naprawdę się udało im zamknąć ten rozdział, to też ciężko. No, ostatnia płyta Pocahontas, Recontact,
którą oczywiście, że zakupiłem i oczywiście, że bardzo mi się podoba. Też się bałem, że chłopaki pójdą że na łatwiznę na przykład, że przy okazji filmu to na szybkości sklecą te kilka bitów i napiszą kilka piosenek, żeby wydać jak najszybciej Pocahontas, które jest długo oczekiwane, ale to było oczywiście totalnie nieuzasadnione i głupie moje obawy, ponieważ naprawdę bardzo tłuste, fajne bity, około dubstepowe też na tej płycie, bardzo mi się podoba. Tekst też równa, ale na ostatni kawałek na płycie po takiej przerwie minutowej jest taka pauza, no i potem jest odpowiedź chłopaków na temat, znaczy dla wszystkich hejterów, którzy tam się często i grubo odzywali w internecie, jest odpowiedź właśnie, między innymi tam Focus, bawisz się moim kutasem od czasu paktofoniki. Myślę, że to jest taka odpowiedź, która też ma definitywnie zakończyć ten rozdział, więc... To jak wygląda twoja nauka rapowania? Tutaj też jest pytanie od Renaty. Ja myślę, że metodą prób i błędów, no jakby chyba nie ma na to reguły. Myślę, że chłopaki tak samo się uczyli rapować, że po prostu mieli swoje wyobrażenie, jak powinien rap wyglądać, czyli swoje próby, no niektórzy improwizowali, niektórzy pisali od razu gotowe na kartce. A ja po prostu miałem, tak naprawdę nie musiałem się nauczyć rapować, tylko musiałem się nauczyć robić Focusa rap, nie? I to było bardzo ciężkie, bo strzelak z karabinu maszynowego, co zresztą na Rekontakcie kawałek Stroboskopy potwierdza, że nie dość, że nie wypadł z formy, to jeszcze chyba ją upgrade'ował. No i co? Po prostu nauczyłem się najpierw tekstu na pamięć, a potem razem z podkładem zaczynałem próbować i jechałem coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. No i potem wyszło jak wyszło, no. To już tam nie dla mnie do oceny, no. Aneta pyta, czy ze względu na popularność paktofoniki, a więc pewne wymagania ze strony fanów, traktowałeś tę rolę jako przełom, trudne starcie, czy była to po prostu próba sił i możliwości, czyli takie wyzwanie? Znaczy, trzeba powiedzieć, że jakby tutaj dla fanów paktofoniki, ja przede wszystkim zawsze wolę się stawiać nie z perspektywy aktora, który grał Focusa, tylko też fana paktofoniki, ponieważ też takim byłem, ja też się wychowywałem na tych kawałkach. Oczywiście, że to było z jednej strony wielkie wyzwanie, ale z drugiej strony też wielkie marzenie. Bo jakby móc uczestniczyć w takim projekcie, no to jest marzenie wielu chłopaków i z mojego pokolenia, i ze starszego, i z młodszego. Myślę, że gdybym tam nie zagrał, to też bym walił po prostu drzwiami, oknami do tego kina, żeby się wbić i zobaczyć, co im się udało zrobić, jeżeli by mnie tam nie było. Także ja przede wszystkim też jestem fanem paktofoniki i na pewno tak samo myślę jak Marcin Kowalczyk, który Magika grał, bo trzeba powiedzieć, że Dawid jakby najdalej był od hip-hopu. Bo klarnet studiował sobie w szkole muzycznej, to trochę nie współgrało z hip-hopem. Natomiast Marcina znanie jest taki sam gdzieś jak i moje, że dla nas to było przede wszystkim, żeby nie zawieść samych siebie też, nie? Bo to nie tylko, że zawieść tam fanów, czy zawieść Focusa i Rahima, ale przede wszystkim samych siebie, bo my też mieliśmy swoje wyobrażenia tych chłopaków, tej historii i tego okresu. Więc chyba to takie było na początku. No właśnie, a pytanie jest tutaj od Radka w temacie. Czy utrzymujesz kontakt z Marcinem Kowalczykiem i Dawidem Ogrodnikiem poza spotkaniami odnośnie filmu? Tak, Dawid miał premierę Nietoperza w Teherze. Niedawno to byłem na premierze i się widziałem z nim. A wczoraj właśnie wracam, nie dzisiejszy, tutaj do studia, bo widziałem się z Marcinem Kowalczykiem. Więc myślę, że tak, my cały czas się kumplujemy. Myślę, że jesteśmy z tej samej szkoły, jesteśmy wokoło tym samym wieku. To Marcin jest chyba rok młodszy, Dawid jest mój rocznik, więc jesteśmy, mało tego, jest bardzo, bardzo cenimy twórczość swoją nawzajem. W sensie ja cenię bardzo chłopaków za to, co robią i co sobą reprezentują i myślę, że ten szacunek z ich strony też jest w moim kierunku, więc dlaczego się nie kumplować? No, mamy podobne też poglądy. Także. I tutaj jeszcze mam pytanie odnośnie, właściwie jest kilka pytań odnośnie wydania na DVD. Kiedy wychodzi Jesteś Bogiem na DVD? Tego pewnie możesz nie wiedzieć. Znaczy wiem, ta sytuacja, która ostatnio wyszła w internecie, że no Krzysiek właśnie. Kozak, czy pan Krzysztof, bo przecież go nie znam, pan Krzysztof Kozak tam zgłosił, że jest trochę oczerniony w tym filmie, że ja oczywiście bym chciał to sprostować i powiedzieć panu Krzyśkowi, że tutaj na pewno nikt nie miał zamiaru go obrażać i myślę, że to jest fabuła, to też trzeba powiedzieć, to nie jest dokument, tutaj nikt go nie miał zamiaru obrażać, to jest pewne sfabularyzowana postać i ten Kozak to nie jest konkretnie tamten Kozak, myślę,
No ale że zgłosił sprzeciw, no to przy wyświetlaniu filmu musi być jakaś notka, że on tak naprawdę sprawa jest w sądzie, a DVD i Blu-ray jest zbanowane na pół roku, czyli na pewno pół roku trzeba będzie czekać, ale myślę warto. Na pewno. To zapraszamy teraz na utwór To Ostatnia Niedziela. W wykonaniu Marka Dyjaka. Tak, wybór Tomka. Witamy po przerwie. Dzisiaj premiera Nie rób scen, audycji oraz projektu, poniekąd również, no bo jesteśmy jakby dzieckiem tego projektu, tą audycją. Projekt Nie rób scen jest organizowany przez PiS i przez serwis kulturalny rp.pl oraz przez Radio Wnet. Dzisiaj program prowadzi Aleksandra Różdzińska, która jest z serwisu Pierwszego Ujęcia, a naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Szuchar, który jest aktorem. Tak. Powitajmy się raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz. I dla przypomnienia jest nas więcej. Jest z nami Edyta Borkowska, Antoni Czmiel, oraz Monika Łazuch oraz Krzysztof Dąbrowski oraz ja Małgorzata Wróbel. I tyle ze wstępu i przechodzimy dalej do pytań. Dobrze. Pytanie już po prostu czytam. Od Mateusza Wilczyńskiego. Czy uważasz, że w Polsce powinno kręcić się więcej filmów o kulturze hip-hopowej? Myślę, że w ogóle w Polsce powinno się robić więcej filmów, to będzie zawsze pozytywne. Myślę, że oczywiście, że i o hip-hopowej u nas jeszcze jest dużo niż moim zdaniem takich w kinie niezagospodarowanych. To kino gatunkowe cały czas jest problem z tym, czy jest ono, czy nie ma, czy w ogóle będzie, czy raczkuje, czy już się zaczęło, czy... No nie wiadomo, no ja uważam, że jak najbardziej, jeżeli jest zapotrzebowanie, a myślę, że film Jesteś Bogiem pokazał, że jest gdzieś takie zainteresowanie, wiele pozytywnych sygnałów, jak i negatywnych. Bo też trzeba pamiętać, że jednak ci, co się wyrażali negatywnie, też na tym filmie byli, nie? I mają do tego absolutne prawo. Bardzo, bardzo im się podobało i też dużo wypowiedzi było głównie o tym, że cieszą się, że jednak ktoś zrobił o kulturze hip-hop, nie? Bo wiadomo, że i tak hejterzy się znajdą, którzy uważają, po co robić takie filmy, po co robić o kulturze, która nie jest kulturą, nie? No dla jednych nie jest kulturą, dla innych jest, dla mnie jest akurat bardzo. I uważam, że jakie jest zapotrzebowanie, oczywiście, że można, tylko że to nie jest, nie chodzi o robienie filmów dla samych filmów, tylko że jeżeli ma się coś z tym filmem do powiedzenia, nie? Jeżeli to będzie film, bo po prostu, żeby zrobić hip-hopie, no to bez sensu, nie? Ale to jak każdy film, jak nie masz nic do powiedzenia, no to go nie rób po prostu. Jak się nie startuje strzewi rakietą, jak to Charles Bukowski mówił o swoim pisaniu, no to tego nie rób po prostu, nie? To nie zasługujesz, no. Nie jesteś gotowy, nie? On tam nawet podaje. Mówi, musicie rozrywać i wtedy, jeżeli masz tak coś do powiedzenia, no to wtedy super. Jeżeli tak chcesz hip-hopem pięknie coś opowiedzieć, no to rób, jak najbardziej. Bo na premierze, wydaje mi się, że Focus mówił, że to jest pierwszy tak naprawdę, że to jest jakiś przełom, prawda? Pierwszy polski taki mainstreamowy film o hip-hopie. Tak. Myślę, że też fajnie, że akurat o takiej jakiejś kolebce tego hip-hopu w Polsce się zrobił ten film, bo oczywiście, że trzeba pamiętać, że był Kaliber wcześniej. Trzeba wspominać ludzi, którzy go tworzyli na początku, Leroy, tam Wzgórze Ja Patrzy, coś tam, no były te różne grupy, które tworzyły te pierwsze, później oczywiście Poznanie Życe, Peja i inni, no jakby wiadomo, no Ostry cały czas w tej Łodzi działa. Wspaniale, czy tam na Szczecinie, no jakby o tych ludziach nie należy zapominać, ale też trzeba wiedzieć, że no, że teraz ten kawałek, który powstał i tam Ostry oczywiście się wypowiedział, myślę, że oczywiście ze swoją skromnością, ale też cudownością, że oddałby wszystkie wersy za jeden Magika, nie? To jest gdzieś tam piękne, ale myślę, że ci wszyscy, jakie to by nie były osoby, gdzieś to hip-hop nie dzieje nas na łączy, co powiedział Fokus w Powierzchniach, to jakby cały czas funkcjonuje i to jest super, że Rychu Peja razem z Ostrym nagrywają radę wspólny kawałek i takie teksty tam padają, nie? Że trzeba pamiętać o takich ludziach, że Magik coś naprawdę zrobił i to genialne, no. Bardzo mi się podoba. Czyli, bo tutaj jest jakby pytanie dalej od Mateusza, co się najbardziej ciekawi w tej kulturze? No to chyba odpowiedziałeś poniekąd. Poniekąd tak, a myślę, że jeszcze wiele rzeczy tak naprawdę mi ciekawi w tej kulturze. Ja z niej też wyrosłem, więc dla mnie to jest gdzieś życie, nie? Ja nie potrafię o nim inaczej opowiadać, o tej kulturze, jak tylko tak naprawdę to, czy o swoich uczuciach potrafię się opowiadać. Tak naprawdę ja nie potrafię, to się albo czuję, albo się nie czuję. No ja hip-hop czuję, więc jakby to mi wystarczy, to nie ma o czym mówić. A po drugie to jest gdzieś, ja chyba jestem gdzieś tam poniekąd albo trochę, co Marek Dyjak, którego sam chciałem z ukłonem trochę dla oczywiście Dawida Ogrodnika, który pięknie to zaśpiewał kiedyś w szkole teatralnej, ale też bardzo lubię ten kawałek, bo to jest poezja, nie? Może trochę jestem romantykiem i uważam, że hip-hop jest poezją, no. Czy są poezją ubraną oczywiście w formę akurat takiego bitu, nie innego, no i przecież
A pytanie wobec tego od Mirka Paterkiewicza. Jakich wykonawców słuchasz polskiego rapu? Mhm. I jakiej muzyki słuchasz oprócz rapu? O Jezu. No to ja no dużo słucham różnej muzyki w ogóle. Znaczy bardzo szeroki, dlatego jak była tutaj kwestia, czy moje kawałki jakieś puszczać, no to akurat wczorajszą tracklistę sobie ustawiłem i akurat nie było żadnego kawałka hip-hopowego na tej trackliście. Wczoraj, ale dzisiaj to może być zupełnie inaczej, nie? No mówię, no i teraz no jakby Sokoła zawsze słuchałem gdzieś tam, zawsze był mi bliski. Oczywiście śląski rap gdzieś bardzo, ale też jak mówię, Łony, jestem fanem Ostrego, więc jakby OSTR dla mnie zawsze po prostu topowy, no ale już teraz mi głupio się wypowiadać na temat jakby Focusa i Rahima, ponieważ tutaj raz, że zagrałem go i że jakby teraz już ich poznałem, ale kiedyś to było niedościgłym gdzieś marzeniem w ogóle się spotkać z takimi twórcami, tylko gdzie ja na Pomorzu mieszkając, oni na Śląsku, no to raczej nie ma opcji, a tutaj przecież tak życie zakręciło, że ciekawie ich poznałem, no i ja jestem totalnym fanem Focusa, płyta Prewersje, no to powinna wejść do kanonu w ogóle płyt hip-hopowych, bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze takie bardziej konkretne. Co sądzisz o bifie Palucha i Focusa? Nie, uważam, że nikt nie powinien zajmować się żadnych stanowisk, bo to jest ich sprawa, to jest ich beef i ja uważam, że też hip-hop jest taką formą, że można sobie tam pozwolić na pewnego rodzaju beefy. Chłopaki mają ostre, cięte języki i potrafią sobie po prostu wrzucać różne ciekawostki na swój temat i myślę, że jeżeli chodzi o ten beef, no to trzeba zapytać Focusa i Palucha, no i potem skonfrontować to i samemu sobie przecedzić przez sito i sobie zobaczyć, czy kto ma rację, jak to nie ma. Ja nie mam zamiaru się wypowiadać po żadnej ze stron. Aneta Ciercińska. Rapowałeś, muszę przyznać, że wgniotł mnie w fotel. Masz bardzo dobry głos i flow do rapu. Myślałeś o tym przed, a może po filmie? Rozumiem, że chodzi o to, żebyś wydał płytę na przykład, nie wiem. Nie, żeby wydać płytę, to trzeba po prostu... To jest moja interpretacja. Trzeba mieć do tego totalny zapał i zajawkę. Ja nie powiem, że zawsze miałem marzenie, ale bardziej właśnie dejakową zrobić płytę, kiedyś taką knajpianą, mroczną, przy tworzeniu której będziemy pili alkohol i palili papierosy. I nurzali się po prostu w tym splinie. Ale tak, żeby wydać płytę, nie wiem, no na razie jeszcze do tego nie dorosłem, może kiedyś. Cieszę się, że się podobało, bo też o to gdzieś tam chodziło, no nie będę ukrywał, że nie, no po to też się robi, żeby komuś się to podobało. Jeżeli się podoba, to fajnie. Myślę, że jest trochę jednak trzeba rozdzielać i to jest zupełnie inne, śpiewać po kimś czyjeś kawałki, a tworzyć własne i o tym trzeba pamiętać. I to jest kawałek Focusa, a nie mój. I Focus to potrafi robić. Ja to bym musiał, nie wiem, bardzo długo popracować, żeby chociaż gdziekolwiek, jakkolwiek móc coś tam spróbować. Jeszcze Aneta Ciarcińska pyta, miałeś styczność z muzyką i kulturą hip-hopu już wcześniej, poza tym osobiście brałeś udział w tworzeniu filmu. I pytanie brzmi, czy były mimo wszystko sceny, które cię wzruszyły w tym filmie, jak oglądałeś? Oczywiście. Ja w ogóle podczas tworzenia już filmu miałem takie sceny, bo oczywiście tam wiadomo, że najbardziej jak już oglądałem, no to jednak wzrusza mnie ten moment, kiedy wchodzi z tym zmienionym trochę bitem niż na płycie. Nie mam nikogo od półtora roku, nikogo na widoku. Tylko dźwięki hip-hopu na 9 i ten głos Magika, to jest znaczy ja mam dzisiaj nawet jak o tym myślę w tym momencie. Ale podczas tworzenia zupełnie inne rzeczy wzruszały. Na przykład wzruszały pojawianie się różnych ludzi. Wzruszył mnie na przykład pogrzeb, scena pogrzebu, która nawet, nie wiem, w filmie chyba ona jest tylko jedno ujęcie z góry, ale pamiętam, jak my to kręciliśmy prawie cały dzień, bo trzeba powiedzieć, że 50 minut filmu wyleciało, więc jest dużo kawałków filmu, które nie zostały wzięte po prostu. I te sceny bardzo mi wzruszył ten pogrzeb i ci ludzie, którzy pojawili się jako statyści, którzy chcieli tam być i jakby odgrywaliśmy to na nowo. No i scena kończąca ten nasz wyjazd, potem mieliśmy jeden dzień dokrętek we wrześniu, ale tak naprawdę ten taki zamknięty rozdział jakby filmu, kiedy myśmy już byli zgrani z Dawidem i Marcin musiał jeszcze raz dokręcić moment, który w filmie jest, kiedy Gustaw odjeżdża już tuż przed Wigilią odjeżdża, ten go pomaga popchnąć jeszcze Magik i on odjeżdża, a on stoi i patrzy. I to samo ujęcie patrzenia było przekręcane, jeszcze raz dokręcane na sam koniec zdjęć.
No i pamiętam, że no, wzruszenie było wielkie, bo oglądaliśmy tylko kolegę tak naprawdę, który gra przed kamerą, ale patrząc na tą całą ekipę, zresztą dostałem od chłopaków wtedy też koszulkę Pana Vision, poczułem się trochę członkiem ekipy wtedy, co bardzo się cieszę też z takiego przyjęcia, że jednak tu cała ekipa pracowała i to trzeba też powiedzieć, no, wszystkim wielki szacunek. Dobrze, to teraz twój drugi wybrany utwór Joy Division Transmission. Tak. Witamy serdecznie po przerwie. Jesteśmy w audycji, a właściwie w studiu jesteśmy, audycję prowadzimy. Nie rób scen. Naszym dzisiejszym gościem jest aktor Tomasz Szuchart, który odpowiada na pytania wasze bardziej niż nasze, więc czekamy dalej na nowości. Też nie odpowiada, tylko raczej próbuje odpowiadać. Oj, nie, no nie, nie trzeba być od razu aż takim skromnym, naprawdę. To nic dobrego nie przynosi. Prawda. Ja nie wiem, mi dużo przyniosło już. Naprawdę? No, oczywiście. No to dobrze. Nie, no, proszę słuchać teraz. Skromność przynosi owoce i pieniądze, i sławę. Dokładnie. I kontakty. Nie, nie trzeba od razu wylatywać. No dobrze, to piękna cecha w takim razie. Więc teraz przejdźmy do misji Afganistan. Ania Watemborska pyta, w czym rządło, czyli twój bohater jest podobny do ciebie? No, że się nie myje, nie to. Nie wiem. Nie wiem, ja uważam, że gdzieś tam każda postać, którą się tam gdzieś gra, czy kreuje, czy jak to tam zwał, i myślę, że chyba u wszystkich też aktorów, że ona gdzieś wynika z ciebie, z jakichś twoich pokładów, więc tak naprawdę można powiedzieć we wszystkim i w niczym, nie? Jednocześnie, bo to jest tak samo jak czy Fokus i każda inna, czy Janek Skrzydł, czy każda inna rola, z którym grałem, wszystko to jest we mnie, czyli to jest tak naprawdę ze mnie, więc też jest to moje, no. Tylko że akurat tutaj jakby uprofilowane do danej roli tylko ta część mnie, czy mojego tam charakteru, więc ten rządło to jest też ja, no, też potrafię być chamem i ordynarnym gnojem czasami, niestety, ale myślę, że jak każdy gdzieś tam człowiek, no i wtedy trzeba poprzepraszać na chwilę i z sobą pogadać i wtedy się na chwilę zmienić na pozytywnego jakiegoś znowu człowieka, no. Wychodzą takie różne rzeczy. Myślę, że ten rząd, bo no jest specyficzny, jest trochę trepem wojskowym, ale też dlatego, że prosto całkowicie myśli, nie? I to na przykład go broni w tym kontakcie z tą rzeczywistością dość teraz mocno wymyśloną i naokoło, a on właśnie funkcjonuje tak, jak funkcjonowali pierwsi ludzie pierwotni. I to jest jego taka siła, no. Ja też tak chyba trochę czasami postępuję, więc to chyba jest najbliższe. Posłuchaj, no ale teraz to już Agata Chyłka troszeczkę jakby nie jest już tak miła, bo pyta, czy twojemu talentowi aktorskiemu nie uwłacza rola w Misji Afganistan? W serialu, który zamiast ukazywać realia, opiera się na rodzinnych problemach, nieszczęśliwych miłościach itd. To jest właśnie... potem z ocenianiem twórczości każdego artysty, że dlaczego taki aktor zrobił coś takiego. Mi się wydaje, że oczywiście mam tysiące argumentów, żeby to bronić, bo jeżeli ktoś nie zna realiów, jakie funkcjonują, czasami biorąc scenariusz totalnie, masz co innego obiecane, a co innego potem się spotyka w rzeczywistości. Ja jednak nie będę się wdawał specjalnie w tłumaczenie tego. Uważam, że wszystko, co robię, pod tym się podpisuję. Czy mi uwłacza, czy mi nie uwłacza, to jest... też mam do tego różny stosunek. Uważam, że jestem zadowolony z wszystkiego, co robię i nawet jeżeli to się nie uda, to jest właśnie chyba najbardziej ludzkie, że wchodzisz czasami, coś ci się nie udaje, potem się podnosisz i starasz się robić na nowo coś znowu dobrego. Tutaj nie będę nic mówił złego też na misję Afganistan, dlatego że spotkałem tam cudownych ludzi, wszyscy się bardzo starali, scenariusz się w trakcie zmieniał, realia się też zmieniały, planowe. I myślę, że to jest nasze serce gdzieś tam włożone. Takie było wtedy i było oddane w 100%. Jak się komuś nie podoba, ma do tego absolutne prawo. Ja mam nadzieję, że znajdzie się chociaż parę osób, którym się to będzie podobać i tyle. No. Tyle chyba mam ten temat do powiedzenia. Dzisiaj Edyta ma do dodania. A co dobrego teraz planujesz? Co dobrego teraz planuję? Kiedy to będzie? Ja myślę, że wszystkie rzeczy, które planuję, mają być dobre w założeniu. Dlatego... No i po skromności. I po skromności czar prysł.
Nie, no mają być w założeniu dobre, dlatego że staram się do każdej roli przygotowywać tak samo, czyli w jakiejś tam prawdzie z sobą. No. Nie mam zamiaru pracować po łebkach i sobie, nie wiem, a ta rola to jest taka do pyknięcia, no to, bo to jest bez sensu. No, to nie jest podejście ani zawodowe, ani profesjonalne, a po drugie, ja akurat kocham to, co robię i się cieszę, że mogę pracować w tym zawodzie i spełniać się jakoś tam w jakiś sposób i dlatego każdy projekt mam nadzieję, że będzie bardzo dobry, no i mam jakieś tam plany, tylko że ostatnio się przesunęły, coś tam spadło i na razie ja też nie lubię mówić o tym, czego jeszcze nie robię, no zobaczymy, są projekty w każdym razie, myślę, że wiosna będzie cudownym okresem, zobaczymy. Widać, że to, co robisz, lubisz, więc dobrze ci wychodzi, więc pewnie to no to nie zawsze idzie w parze, ale... Ale tak jest. No to się cieszę, no. No posłuchaj, bo tutaj właśnie jakby do tego, co mówi Edyta, jest też takie, jest kilka osób pyta, w czym się będzie można teraz zobaczyć na dużym ekranie, jeśli możesz już coś powiedzieć. Znaczy projekt, o którym nie można nic mówić, bo jest zakaz, klauzula w umowie i takie różne rzeczy, ale myślę, że o tym, że po prostu będzie kiedyś, no to będzie projekt taki, myślę, że może być ciekawy, może być kontrowersyjny, może zobaczymy. Małgosia Szumowska zrobiła nowy film i nazywał się Nowhere, nie wiem, czy będzie zmiana w tytule, bo to też nigdy nie wiadomo. No i będzie może też na wiosnę, zobaczymy. A Marysia Wróbel, raczej film, czy może serial, a może teatr? Kiedyś myślałem, że tylko teatr, dlatego też poszedłem do szkoły teatralnej. W ogóle nie składałem papierów nawet do filmów i w Łodzi, bo jakby wydawało mi się, że w ogóle gdzie ja do filmu, nie? Takie miałem podejście, jak zdawałem. I się ucieszyłem, że jednak teatr mnie jakoś tam wtedy przyjął i bardzo rzetelnie pracowałem właśnie tylko teatralnie w szkole. Żeby się tam spełniać i miałem nadzieję, że jakoś tam były odzewy, przynajmniej, że jakoś to mi tam wychodziło i myślałem tylko, że nagle ten Rona się pojawił, no patrz, dziad się pojawił, ten Marcin cały wyciągnął mnie i tyle. I tyle z teatru. Nie, i dał mi te szanse wtedy w tym chrzcie i to było, i gdzieś raz, że mnie w ogóle znalazł, dwa, że pokazał jakby, że mogę też tutaj się spełniać. A teraz ewidentnie mam coś takiego, że takie moje idealistyczne marzenie i najlepiej by było, gdyby tak w ogóle się działo, że na przykład cały rok pracować w teatrze i w wakacje robić na przykład jedną fabułę. To by było marzenie. No ale to myślę, że marzenie każdego aktora. Bo to jest też coś takiego, że można się zasiedzieć w jednym i akurat ten zawód jest na tyle fajny, że proponuje dużo różnych ciekawych rzeczy, bo przecież aktor może również głosu użyczać w dubbingach. Tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale myślę, że też bym chciał spróbować kiedyś, zobaczyć w ogóle, z czym to się je. Może sobie płyty wydawać, może sobie śpiewać, może sobie grać, może jednak. Sobie... Nie, no może takie rzeczy robić. Mówię tak potencjalnie, nie mówię, że ja to mogę robić, tylko że jest dużo możliwości różnych i może być i teatr, i film, i może być i serial też czasami, bo też czasami może być to ciekawe, zwłaszcza, że się teraz, mówię, w Stanach to już się tak zrobiło, że naprawdę seriale są na takim poziomie, że naprawdę tam światek literacki się skupia, żeby pisać bardzo fajne scenariusze, najlepsi reżyserzy idą, najlepsi aktorzy idą też do tych seriali, tam grają. Myślę, że to przyjdzie jak wszystko z zachodu też do nas i jak tak będzie się zmieniał, no to i seriale będą na coraz wyższym poziomie i też to może być ciekawe i bardzo fajne, więc zobaczymy, no. Na razie nie mówię nie dla niczego, no. A mało tego, poszedłem do szkoły, żeby zagrać kiedyś w wieku 40 lat, jak się trochę twarzy dopiję, zagrać dla mojego ojca w reklamie piwa, więc broń Boże, też nie odcinam się od ludzi, którzy w reklamie grają, bo kiedyś na pewno, jak będę miał już taki rej, że będę zasługiwał na dobrą reklamę piwa, to będzie w reklamie piwa. Dobra. Myślę, że już teraz. Dzięki. No ja bym chciała na przykład zagrać w reklamie piwa, naprawdę. Ja też. No to trzeba teraz, nie wiem, wnioski pisać do żywca, czy gdzieś tam, nie wiem, jakie są może te browary. Może nas słuchają po prostu, myślemy im to. Monika Matecka. Która rola teatralna jest dla ciebie najważniejsza i dlaczego?
Ojeju, no chyba najważniejszą rolą teatralną, którą, na której najwięcej się nauczyłem też, bo to tak jest, że ja bardzo lubię, jak się na tym, czego się jeszcze uczysz, to jest rola w dyplomie u pani mojej profesor Małgorzaty Hajewskiej, mistrzyni zresztą, mentorki gdzieś tam i w większości, co umiem, to od niej jakby gdzieś wziąłem i zaobserwowałem. To właśnie w Iwonie Księżyce Burgunda, księcia Filipa, to wtedy było takie dla mnie przełomowe. Potem bardzo fajne spotkanie kolejne, bo w szkole się kilka razy spotykałem z Rychcikiem Radkiem, który teraz młody, gniewny w teatrze, a jakby zrobiliśmy takiego versusa jeszcze na studiach, on był też ze mną na roku, więc po prostu studenci się z roku spotkali, zrobiliśmy na czwartym roku, pojeździliśmy nawet po świecie z tym spektaklem, gdzieś był bardzo, wniósł dużo w moje życie, ale myślę, że teatr jest akurat, to jest też super, że jest bardzo plastyczny. Film jednak trochę zamyka, szufladkuje. Ktoś ma taką mordę, to już musi takiego coś grać. Znaczy, ja uważam oczywiście, że to za duży błąd, że to jest brak zainwestowania, brak odwagi w tym, żeby zainwestować, że przecież w dobie wszystkiego farbowania i doklejania i wszystkiego, co tak naprawdę oferuje nam współczesny świat, to można się totalnie zmieniać do roli. No ale jednak jest jeszcze tendencja, żeby brania po prostu jeden do jeden. Tak wyglądasz, tego grasz. W teatrze masz możliwość totalnej metamorfozy i plastyczności, tam pozwalają i grubemu chudego zagrać, nie? Więc jakby to jest fajne. Tego z każda rola teatralna bardzo lubię. I powiedza tutaj Tomasz Cichocki jeszcze dopytuje tak bardziej precyzyjnie, która... A Tomek, ja co pozdrawiam, bo ja go znam. A, no to on cię też właśnie pozdrawia. Z Krakowa, tak? Która była dla ciebie najtrudniejsza, a która jeszcze najciekawsza, jeśli chodzi o role teatralne? Która najtrudniejsza, która najciekawsza? Myślę, że tutaj nie ma specjalnie rozmowy. Każda jest trudna w jakiś tam sposób, każda jest ciekawa w jakiś sposób, bo ja bym tego nie robił, gdyby nie było, mnie nie ciekawiło. Ja też nie lubię chodzić w projekty, które mnie nie ciekawią. Na początku muszę się nimi zaciekawić, więc każda z tych ról mnie najpierw ciekawiła. A potem trudna jest każda tak samo, bo nawet jeżeli coś na początku wiesz, to koniec finalnie i tak się zdarza, że nic nie wiesz, a nawet jak nie wiesz na początku, to na końcu też się zdarza, że nie wiesz, więc zawsze koniec jest taki sam, przed premierą i tak nic nie wiesz, więc każda jest trudna tak samo. Słuchaj, tutaj jeszcze Jan Gumiński zadaje szereg nietypowych pytań i na przykład jednym z nich jest, w którym roku polska reprezentacja wygra mundial? Kiedy się zmieni status mundialu i będzie na przykład to mundial Europy Środkowej, to może szansa jest. Jakby Niemcy nie grali, to jest szansa. I który rok typujesz? A, rok? Myślę, że po mojej śmierci. Oby to nikogo do niczego nie sprowokowało. W internecie są te strony takie, poznaj daty swojej śmierci, to może powinno być poznaj datę wygrania mundialu. Dobrze, teraz Nick Cave i As I Said, Sadly By Your Side. Tak, dla Domala. Pozdrawiam. To dla mojego kumpla. Witamy serdecznie po przerwie. Dziś premierowy odcinek Nie Rób Scen. Naszym gościem jest Tomasz Szuchart, aktor. A ja chciałabym, korzystając z okazji, że mówię, zadać szybkie pytanie, bo mnie to najbardziej nurtuje. Jak to jest, że ty się nie wstydzisz? Znaczy, bo nie chciałam zadawać pytania, jak to jest być aktorem, bo to właściwie mnie nie ciekawi. Tylko ciekawi mnie to, jak to jest, że wychodzi się i zazwyczaj trzeba robić coś głupiego. I czy to ma się w sobie? Czy na przykład od dziecka wiedziałeś, że chcesz być aktorem? Czy po prostu na przykład, nie wiem, poszedłeś tam przez przypadek, bo się nie wstydzisz niczego? To nie jest dla normalnych ludzi chyba. Trzeba być idiotą, żeby to robić, nie? To przede wszystkim. Myślę, że dystansu do siebie uczy się w trakcie też nauki w szkole, więc myślę, że to też nie jest tak, że... A czy się nie stresuję? Pamiętam, jak pierwszą nagrodę odbierałem w Gdyni za chrzest, to pamiętam, że nic nie pamiętam z tego. Wiem, że mówiłem jakiś wiersz, który był dla mojego kumpla na pewno. Zresztą tak jak piosenka, która przed chwilą leciała. Pamiętam, że leciała mi noga cały czas wskakała mi lewa noga i nie mogę jej zmienić. I byłem przekonany, że to wszystko widać, dlatego mówiłem w podłogę. Po czym oczywiście zobaczyłem to już po jakimś czasie, gdzieś tam w internecie, jak się pojawiło. No to pomyślałem sobie, tak pewnego syna to jeszcze nie widziałem, nie? Ale to było dziwne, bo naprawdę odbiór zupełnie mój wewnętrzny był inny niż to, co prezentowałem na zewnątrz, więc myślę, że to też można się pomylić tak naprawdę. Można wyglądać tak zupełnie inaczej niż to, co ma się w środku i pewnie tak to jest też odbierane, ale spokojnie z tym jakby wstydzeniem, bo ja mam dużo rzeczy, których się wstydzę i to nie jest tak, że na pstryk pajaca zrobić. Ale na pewno jak jest jeszcze jeden do wtóru, dlatego tak lubię też partnerów scenicznych, partnerki w sensie partnerów aktorów i z nimi grać, że nie lubię jeszcze takiej formy, jakim jest monodram na przykład.
bo tam uważam, że jednak to jest zupełnie inna forma, ja potrzebuję jednak partnera. No tak podobno Maja Komorowska kiedyś powiedziała, że miała sen straszny, w którym wyszedł Jerzyk, nie, była oczywiście pusta scena i ona nic nie pamięta, no i nagle jakiś Jerzyk wychodzi zza kulisy i ona mówi, no jest partner, można grać, nie? Że, bo partner najważniejszy, no. To masz chyba dobrą rękę do tych partnerów, bo dostałeś dwie nagrody ex aequo w Gdyni za... W teamie. Tak, w teamie właśnie. Tak. Z kolegami jakby z planu. To miało tak dalej funkcjonować, nie będę w ogóle przeciwny. Tylko żeby nagród nie dzielili potem finansowo, bo to jest najgorzej, nie? Podzielili nam nagrody, dostaliśmy kasę na pół. Nie, no, fair. Okay. Nie, żartuję. Ale nie, no, jakby uczony zawsze byłem, że najważniejszy jest partner. Od niego najwięcej też dostajesz i partnerowanie jest genialne, genialną rzeczą. Ja... Bardzo się cieszę, że też poznałem takich ludzi, a nie innych, że właśnie takich, z takimi miałem przyjemność grać, bo to jest wtedy już tylko czysta przyjemność, czyli nie dość, że lubię ten zawód, to jeszcze mam możliwość z takimi samymi ludźmi, którzy tak samo go kochają i dzięki temu no, to jest tylko jedna wielka radość, nie? Jedna wielka impreza. Masz mistrza, z którym chciałbyś zagrać? No oczywiście, że no, mam cały czas, tak jak już wspomniałem, Małgorzatę Chajewską, z którą bym chciał, bo kiedyś miałem z nią zajęcie, było może możliwość ze dwa razy przepróbowania jakiejś sceny, ale na pewno tutaj bym chciał spróbować, a jeżeli takiego mistrza filmowego, miałem zawsze mistrza jednego, zanim poszedłem do szkoły, to był mistrz Marek Kondrat i na pewno bym, tylko że no, na razie zreznował, nie, z aktorstwa. To w reklamie można. Goddammit. Może w reklamie, bo teraz już tam już jest włączony, że Adaś Woronowicz tam widziałem kiedyś, Agata Kulesza, no, aha, więc to jest super, że może tam kiedyś też zaproszą, no ale no tak, może Lwa zagram z Jęgielem, bo to też by było fajne, bo jak brodę bym zapuścił jakieś ten, no, to może się uda, polowali nos czy coś, a takiego jeszcze teatralnego, no to bardzo, bardzo, bardzo bym kiedykolwiek chciał się spotkać w ogóle z Jerzym Trelą, bo to w szacunku ogromnego i tak. Posłuchaj, a propos tych dwóch ról, za które dostałeś nagrodę, tutaj Anna Turek pyta, co stanowi dla ciebie większe aktorskie wyzwanie? Wcielenie się w bohatera fikcyjnego, jak Janek w Chrzcie, czy w realną osobę jak Fokus? Czy lepiej samemu stworzyć swojego bohatera, czy też nauczyć się być kimś, wiesz, konkretnym, żyjącym? Przyjemność i zabawa jest właśnie super, że można i tak, ja nie bym tego nie... Nie bym wartościował, czy było to trudniejsze, czy to trudniejsze, bo jakby, jak mówię, podchodząc do każdej roli tak samo, w ten sam sposób, żeby być jakimś w zgodzie i z prawdą z sobą, to i tak podchodzę i gdzieś tam czerpię z siebie. Wiadomo przecież, że tutaj nie było udawanie Fokusa 1:1, no i jakby to było gdzieś też przeze mnie przeprowadzone, przefiltrowane, dlatego ten Fokus jest trochę inny niż Fokus, no i dlatego nie można tego porównywać, a kreowanie roli w ogóle od podstaw też jest ciekawe i fajne. Myślę, że to jest przyjemność, że masz takie możliwości, a nie ustosunkowuję się, co bym bardziej chciał, bo czego nie chciał, jakoś tak. Mhm. Nie wiem, czy to jest odpowiedź. Jest. Pani z kurortu zaprasza cię na kawę. Super. Z którego? No właśnie, nie wiem. A ja nie piję kawy. Ja sobie przypomniałem, że całe życie nie wypiłem ani łyka kawy. No ale na herbę, na mocną herbatę to jest bardzo. Takiego czaju zaparzyć to. Mirek Paterkiewicz, jakie filmy lubisz oglądać? Dobre. Takie, które mnie bawią, takie, które mi pasują na dzisiejszy dzień, na przykład to dzisiaj mam taki i taki, no to bym sobie Jaja w Tropikach obejrzał, nie? Bo akurat mam taki dzień, a nie wiem, jutro mam, właśnie wczoraj miałem dzień, to obejrzałem Miłość Hanekego i oczywiście kolejny wielki szacunek i jak to się mówi teraz, lajki, tak? Nie? 1000 lajków dla pana Hanekego, że naprawdę, no, wyczesał film, bardzo. Ale jak mam ochotę iść na Niezniszczalnych, to bardzo, zresztą z panem aktorem Krzysztofem Globiszem, bardzo cenimy sobie takie dzieła, jak Niezniszczalni. Czy Rambo to przynajmniej raz w roku leci, musi polecieć Pierwsza Krew, no bo to jest historia kina. Także ja bardzo lubię, bardzo szeroko. Tak samo jak z muzyką, tak samo mam z filmami. To, co mi pasuje dzisiaj, nie? Dzisiaj mi pasuje ambitnie, to oglądam ambitnie. A że częściej pasuje mi na śmiesznie, to też inna sprawa i wtedy idę na śmieszne. A jak chcę iść na jakiś po prostu mega, mega wywalony super film, no to idę wtedy do kina jakiegoś IMAXa i idę sobie oglądam wszystkie fajne wybuchy i różne inne. A zaraz Avengersy. Kupować popcorn?
Czy co? Zdarza ci się kupować popcorn? Oczywiście, jak idę na taki film, że będą fajne wybuchy, będzie, kurczę, Iron Man na pewno latał, no to ja, przecież pierwsze co, no to kurczę, Iron Mana bez popcornu to jest... No, raczej. Katarzyna Rosner, twoje hobby? Moje hobby? Nie mam hobby. Nie, ja mam tysiące hobby i żadnego hobby. Ja jestem, hobby chyba jest największe, to jest, ja bardzo się interesuję sportem i także bardzo dużo czytam różnych tych stronek. Znaczy ja muszę rano, w ogóle to chyba nałóg już jest, jak się rano wchodzi na pierwsze co na stronę sportową i sprawdza się najnowsze wyniki, bo akurat w nocy zawsze jest NBA w Stanach, no to można sprawdzić wyniki z nocy, nie? Czytam jakieś gale sportowe, w sensie MMA czy boksy z zagranicy, to też trzeba od razu zobaczyć z rana. No, a jak są wyniki Ligi Mistrzów, no to też, no to dopiero, to już wieczorem, jak tylko się kończą, nie, to wszystkie trzeba bramki obejrzeć. No, no tak, no, to jest takie moje hobby, nie. Mm-hmm. Marsjanka, czy kiedykolwiek dostałeś propozycję roli jakiegoś dobrego charakteru, miłego gościa, bo zazwyczaj grasz drani? Nie wiem. Fokus. Coś tam dostałem, a czekaj, w filmie chyba nie był taki zły do końca, no bo trochę też, no nie wiem, nie wiem jak to się wypowiada. Znaczy dostałem pozytywnego w teatrze kiedyś. No tylko, że właśnie to jest to, że jest ta morda i trzeba szufladkować. Ja liczę na to, że jednak się to jeszcze wszystko zmieni i będą jednak ryzykowali, że znajdą w tej twarzy też pozytywne rzeczy i można zrobić dobrego bohatera. Ale wiem też jakby z moim kolegą bardzo dobrym Przemkiem Bluszczem, który zawsze dostaje tych złych, to pamiętam jak się prawie, że nie popłakał, kiedy mu tam reżyser kiedyś zaproponował, że ma do wyboru dobrego i złego, kogo chce zagrać. Mogę dobrego? I taki zdziwiony. No bo całe życie złych, no bo taką mam mordę. Podczas gdy w ogóle wnętrze cudowny, przekochany człowiek, no motyl w sercu, no. Jeszcze tutaj mam ostatnie pytanie, takie bardzo długie. Niestety już nie zdążyłem w całości zadać, ale takie Marcin Stiller pyta, na ile strach o pracę, o kolejne role w serialu, co do stałego dochodu, kształtuje artystów? Czyli wiesz, pyta o rywalizację, czy... rywalizacja między aktorami, licytacja na to, żeby być bardziej trendy, być bardziej medialnym, jest silnie odczuwalna. Czy musicie czasem się ugryźć w język i nie powiedzieć tego, co myślicie naprawdę? Znaczy ja to na razie przede wszystkim powiedziałem raz, co myślę naprawdę i no, bo zostałem zbanowany z dwoma projektami, więc na pewno nie można mówić, co się myśli naprawdę, to jest pierwsze. Dwa, że jakby nie wiem, czy coś takiego jak rywalizacja, jeżeli chodzi o kasę albo o celebryckość, bo to są wybory indywidualne ludzi, ja nigdy ich nie oceniam, też nie znam żadnego podkładu i backgroundu, też nie można oceniać, jeżeli się nie wie, czy tak naprawdę temu człowiekowi w tym momencie to jest bardzo potrzebne, czy dlatego w ogóle tego uważam, że każdy jest panem własnego losu, a nie czyjegoś, dlatego niech sobie robią, co chcą i inni, ja się w to w ogóle nie pieprzam, dlatego też nie widzę rywalizacji, ale myślę, że to też jest od kultury człowieka zależy i jeżeli ludzie, a których spotykam i mam przyjemność i cieszę się, że właśnie tylko takich spotykam, mają wielką kulturę osobistą i jakby bez sensu nie krytykują i nie wchodzą w otwarte konflikty z innymi tam bardziej znanymi czy mniej znanymi i nie kłócą się tak o kasę, bo to chyba też nie o kasę chodzi, bo mają kulturę przede wszystkim też tego, że chcą prezentować sztukę, a nie walczyć o siano. A najczęściej spotykam, jeżeli chodzi o coś takiego, że jeżeli jest jakaś rywalizacja albo smutek, no to z reguły ludziom, którym się nie udało i tu mają wielki żal, że oni by mogli, ale tak naprawdę oni by mogli być na takim samym miejscu, to samo robić, ale jakoś tam się nie udało i wtedy tłumaczą to, że oni po prostu podejmowali mądre wybory i świadome, a tamci po prostu poszli na łatwiznę, nie? Też słabe trochę, nie? Na szczęście nie spotykam takich ludzi, dlatego ja nie wiem, znaczy nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, no chyba. Ale myślisz, że to jest kwestia szczęścia, czy jednak ogromnie dużo szczęścia, ogromnie dużo rozmów, ogromnie dużo znajomości, ale w sensie nie takich znajomości, że tam o mój tata jest kimś tam i on mi tam da, tylko takich znajomości, że się poznaje gdzieś, tu się w knajpie z kimś poznasz, tutaj coś tam, na imprezie się z kimś poznasz, trzy razy się cieszę, bo jak inaczej się też poznawać poniekąd, chociaż zawsze myślałem,
myślałem, że to, co robisz, to jest twoim świadectwem, nie? I jakby potem ktoś to widzi, obserwuje i daje ci szansę kolejną. Nie do końca, no bo często też ludzie nie oglądają rzeczy, nie? Pamiętam, jak z Marcinem Wroną rozmawiałem, który na przykład bardzo często chodzi też do teatru, nie? I bardzo lubi w teatrze też znajdować aktorów, nie? Bo mówi, że casting mu za mało daje tej możliwości sprawdzenia, więc często potem idzie jeszcze zobaczyć, jak na przykład dany aktor gra w teatrze, nie? A i mówi, że dla niego jest dużym problemem to, że studenci, których uczy w Katowicach, nie chodzą do teatru. Studenci reżyserii. Uważa, że to jest totalna jakaś paranoja, że po co, bo tylko filmy robimy i filmy i się zamykamy na filmach i patrzymy po twarzach w Google'ach, jaką ma fajne sweet focie. No nie, no. Dlatego Marcin chodzi na przykład do teatru i bardzo ceni to, że ja też cenię to, że w nim, że między innymi chodzi i że też tak sprawdza w taki sposób, nie? No, Marcin jest klawy. No, ty ćwiczy boks. Tak, tak. Jeszcze ostatnie pytanie, musisz bardzo szybko odpowiedzieć, bo kończymy. Tak. I tak nie zdążyliśmy wszystkich zadać, ale... Strzelałem. Katarzyna Rosner, która z dotychczasowych ról przyniosła ci najwięcej satysfakcji? Każda. Dziękuję. Dziękuję. Więc kończymy i podsumowując, żegnamy się teraz wszyscy ładnie i po kolei. Zaczniemy od naszego gościa, którym był Tomasz Szuchart. Bardzo dziękuję, jeżeli ktoś jeszcze wytrwał przy odbiornikach. To na pewno. I chętnie posłucha jeszcze raz powtórki, która będzie u nas na stronie. Z przyjemnością to zrobi. Rozmowę prowadziła Aleksandra Różdzińska. Dziękuję bardzo. A byliśmy tutaj jeszcze ja, czyli Małgorzata Wróbel, Edyta Borkowska. Dziękuję. Oraz nasz cichy wydawca Monika Łazuk oraz realizator Krzysztof Dąbrowski. Dziękujemy. I jeszcze dosłownie 3 sekundy. Prosimy sprawdzać na stronę rp.pl oraz na pierwsze ujęcie na Facebooku, bo tam będą aktualności, oraz na Radio Wnet, gdzie pójdzie audycja dzisiejsza. Dziękujemy, do widzenia.